Hej, cześć, dzień dobry. Dzisiaj zabieram Was na święto turkowieckiej ikony Matki Bożej, które odbywa się 14 i 15 lipca. I turkowiecka ikona Matki Bożej, według legendy, kiedy książę Władysław Opolczyk wywoził częstochowską ikonę Matki Bożej z Bełzu na Jasną Górę, strzelał się w okolicach Turkowic, by odpocząć. Gdy chciał odjechać, konie nie mogły pociągnąć wozu, na którym znajdował się cudowny obraz. Dopiero po zdwojeniu wysiłków orszak opuścił miejsce postoju. Natomiast w miejscu, gdzie stał wóz, pojawiło się światło, którym wyraźna była twarz Maryi. Przeniosła się ona samoistnie na płótno, tworząc uznawaną za cudowną turkowiecką ikonę Matki Bożej. Prawosławna ludność zamieszkująca te okolice wzniosła na miejscu cerkiew. Według innego przekazu ikona została przywieziona do Turkowic z Kijowa i była dziełem mnicha, któremu wielokrotnie objawiła się Matka. I teraz wychodzimy przed cerkiew. I tutaj właśnie przed cerkiew jest w ogóle nowa. Naprzeciwko właśnie znajduje się kamień, na którym jest tabliczka, że w tym miejscu mieścił się prawosławny monaster w Turkowicach, który później został rozebrany. I wracamy do wnętrza cerkwi. I tutaj właśnie troszkę atmosfery z dzisiejszego święta. I oddalając się od cerkwi, wychodząc z cerkwi, tutaj właśnie w niedalekim pobliżu, w pobliżu właśnie głównej świątyni, znajduje się pomnik. I tutaj jest napis na tym pomniku, widać tę siostrę monaszkę z dziećmi. I w 63. rocznicę męczeńskiej śmierci siostry Longiny i 7 małoletnich wychowanków domu dziecka w Turkowicach z rąk ukraińskich nacjonalistów, oraz w dowód pamięci sióstr służebniczek, które były matkami dla dzieci polskich, ukraińskich i żydowskich w latach 1918-1950. I teraz płynnym krokiem, można tak powiedzieć, przechodzimy na cmentarz, który jest w niewielkiej odległości właśnie od monasteru w Turkowicach. Tutaj jeszcze zostało parę prawosławnych nagrobków pochodzących już z okresu po pierwszej. I tutaj właśnie na pierwszym zdjęciu to jakieś takie nagrobki, wydaje mi się, że dzieci. I następny nagrobek należy do rodziny Bojarczuków, którzy zginęli w 1941 roku. Był to Antoni, Łukasz, Józef, Antonina i Maria. Tutaj już słabo widać, ale widać, że nazwisko miał ten człowiek Gapon albo Hapon. I żył 62 lata i zmarł w 1936 roku. Kolejny tutaj krzyż należy do Tatiany Zubiak z domu Szura i żyła 70 lat i została zamordowana w czasie II wojny światowej, a z nią spoczywa Katarzyna, jak mi się wydaje, Jędruszczak. Być może i zmarła w latach. I tutaj kolejny pomnik, krzyż z rusznikiem. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to rusznik, tak przynajmniej wygląda. Albo ma imitować rusznik. Tutaj spoczywa Dmitro Iwanowicz Petruk. I zmarł w 1943 roku. Żył nie. I kolejny pan tutaj na fotografii to Józef Malimon. I zmarł w 1941 roku i miał 36 lat zaledwie. I pod kolejnym nagrobkiem spoczywa Jekaterina Ostapczuk, która żyła 44 lata, zmarła w 1929. Sofia Gabriel, albo Habriel, ale pewnie tak się tego nie czyta, żyła lat 20 i Józef Gabriel, który żył zaledwie roczek. I tutaj na pomniku matka. I tu jeszcze taki nagrobek, na którym już zupełnie nic nie widać. I tutaj właśnie pewnie jakiegoś dziecka, bo opiera się o płytę aniołek. Także
i zmarło chyba w 1935 roku. Także dziękuję za uwagę i jeśli macie jakieś pytania, to tradycyjnie zostawiajcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku.